Dziękuję bardzo, bardzo zajęte. Dużo rzeczy do trzymania w rękach. No ja nie będę opowiadać. Ja będę zapraszać do tego, żebyśmy przetestowali na własnej skórze trochę, jak to może być z tym momentem refleksji po szczególnie tak intensywnych dwóch dniach. Wykorzystam ten moment, żeby, bo tu już sobie stoję, nikt mi mikrofonu nie wyrwie, żeby powiedzieć, że po pierwsze jestem wdzięczna. Wdzięczna za tą energię, o której było na samym początku, za wszystkie wystąpienia i wiedzę, która stąd płynęła, ale płynęła z krzesła obok, na stojąco, przy wspólnym stole. Wielka wdzięczność. I wdzięczna też zerknę, no tak, 22 strony notatek. Tu patrzę wymownie w stronę Bartosza, dlatego że mam wielką nadzieję, że kiedyś siądę przy tym obsydianie i zobaczę tą piękną mapę. Czuję się zmotywowana. Jestem wdzięczna bardzo wam za to, że jeszcze tu siedzicie o tej godzinie, po tych intensywnych wszystkich sesjach, w gotowości do przyjęcia tego zaproszenia, do błyskawicznego eksperymentu, który tak paradoksalnie zaproszę was do tego, żeby się zatrzymać i zwolnić. Więc w takiej pigułce, kilku minutach wspólnych przetestujecie na własnej skórze, jak to może być z tym AI i czy wspiera nas w takim momencie refleksji, czy też nie. Gdy ja się zastanawiałam na temat mariażu technologii, myślenia, zwojów, to przyszło mi z pomocą właśnie taki obraz. Uwielbiam w ogóle, jak się z głowy wyciąga myśli, prototypuje, wizualizuje. Bardzo mnie to pomaga w myśleniu, ale też w dialogu. I te nowoczesne sposoby obrazowania tego, jak nasze zwoje pracują, to jest w ogóle dla mnie kosmiczna sprawa. Wiecie, z jednej strony, jak patrzę na ten obraz, to widzę detale, które mi umykają, tak? Bo one są niewidoczne dla oka. Z drugiej strony widzę sieci powiązań, tak? Które też mogą nie być oczywiste na pierwszy rzut oka. Z trzeciej strony taki obraz powoduje, że ja sobie zadaję kolejne pytania, stawiam hipotezy, czyli zaprasza mnie to myślenie do wychodzenia do przodu, w przyszłość i zmieniania jej. I żeby was to nie zwiodło, ja nie jestem biolożką tak jak Asia. Zupełnie nie rozumiem, co tam pokazuje. Mam na szczęście przyjaciół, którzy mi to tłumaczą, ale i tak mnie to zachwyca i ciekawi. I ta wspólna ciekawość właśnie łączy nas w kontekście tworzenia i prowadzenia doświadczeń edukacyjnych. I taką osobą, z którą ta ciekawość mnie też połączyła, jest właśnie Letizia Britos Cavaniero. Ja ciekawię się tymi procesami edukacyjnymi, tworzeniem doświadczeń edukacyjnych w procesach strategicznych, innowacyjnych, procesach zmiany, procesach kreatywnych. I ta przestrzeń nas połączyła. Letizia też jest biolożką, więc biolodzy chyba mają jakąś taką szczególną wrażliwość na złożoność świata i wyczucie tego żywego systemu. Letizia pochodzi z takiego miejsca, kończyła biologię na Stanfordzie, ale Stanford ma w świecie projektantów bardzo znaną instytucję, to jest The Stanford, która właściwie przyjmuje ludzi z bardzo różnych fragmentów rzeczywistości, po to, żeby w nich wzmacniać takie poczucie sprawstwa i uruchamiać potencjał kreatywny. Tam nasze ścieżki gdzieś się spotkały i Letizia bardzo mnie zachwyciła tą definicją refleksyjności, o której tu widzicie, bo mnie jest bliskie takie myślenie, że refleksja to nie jest taka postawa, wiecie, usiądę w samotności i podumam, tylko że refleksja to jest proces, który pozwala nam zajrzeć, wychylić się w przyszłość, bardzo aktywny. Ona mówi, postrzegam refleksję jako proces obejmujący nasze ciało, to też jest kapitalne moim zdaniem, spostrzeżenie, że to nie tylko zwoje. I przekształca doświadczenia w znaczenia, a te znaczenia pozwalają nam kształtować przyszłość. Napisałam niedługą, ale bardzo fajną, bardzo praktyczną książkę Experiments in Reflection, polecam, tam są eksperymenty właściwie proponujące różne formy ćwiczenia refleksyjności, budowania rytuałów refleksyjności w trzech obszarach. Po pierwsze, żeby uwrażliwiać nas na dostrzeganie detali.
Po drugie, żeby uczyć się nadawania znaczeń. I po trzecie właśnie, żeby korzystać z refleksji, żeby się wychylić w przyszłość. Gdy pojawiła się sztuczna inteligencja, w sposób naturalny Leticja zadała sobie pytanie, no dobra, jestem orędownikiem tworzenia tych rytuałów refleksyjności, jak mogę wykorzystać sztuczną inteligencję do budowania tych przestrzeni dla refleksji, do tworzenia takich doświadczeń. Stworzyła prototyp chatbota, nazwała go Riff, który, no właśnie, trochę przeramowuje tą naszą rzeczywistość. On nie odpowiada nam na pytania, tylko stawia nam pytania. I on określa pewne ramy dla refleksji, osadzając ją w pewnym kontekście. Ja przygotowując ten prototyp dla Państwa, dla nas tutaj dzisiaj, opisałam mu sytuację, w jakiej my się dzisiaj znajdujemy. Cały kontekst tego dwudniowego spotkania, kim jesteśmy, jakie tematy się pokazują, żeby on wiedział, z kim będzie miał do czynienia. Będzie zadawał pytania właśnie, mam nadzieję, zobaczymy, sami się przekonamy, jak to będzie. W tych trzech sferach. Najpierw dopytując o detale doświadczeń, potem próbując zachęcić do takiej refleksji i szukania powiązań i tego, co my z tymi doświadczeniami chcemy zrobić. Forma pisemna na razie, pewnie w przyszłości będzie również voice i kolejne jakieś środki przekazu. Czas tutaj nie widzę, ale zakładałam, że mamy 4 minuty. Dziękuję. 4 minuty, bo 5 pytań i bardzo zachęcam do tego, żebyście wykrzesali z siebie energię, żeby przejść przez te 5 pytań, które będą zadane, żeby zobaczyć, jak taki proces błyskawiczny, ale jednak może wyglądać w tych wszystkich fazach. Po zeskanowaniu kodu QR, który za chwilę pokażę, zobaczycie taki prosty interfejs z powitaniem i pierwszym pytaniem. Każde kolejne już będzie zależało od waszej odpowiedzi. I tu pozwolę sobie jeszcze tak błyskawicznie, bo fantastyczne przygotowanie właściwie każda prelekcja do tego doświadczenia nam dała, ale błyskawicznie przypomnę zasada ograniczonego zaufania. Okay? Nie porady, on będzie halucynował, może nam tam proponować bzdury, nie ufajmy mu na ślepo. Ochrona siebie, tak? I naszych danych. I tu jest zapewnienie, że dane, które wasze odpowiedzi nie będą służyły do szkolenia dużych modeli, na razie, na etapie testowania prototypu, tylko dorosłe osoby mogą brać udział w testowaniu RIFA. Są zapytania od edukatorów, co z innymi grupami wiekowymi, na razie nie. No tak. I cytaty czy podsumowania mogą być wykorzystane, ale po to, żebyśmy wszyscy razem się uczyli. Oczywiście wszystkie dane są anonimizowane. Troska o siebie. Czyli długość rozmowy zależy od was. W każdym momencie będziecie mogli zatrzymać tą rozmowę albo powiedzieć beznadziejne pytanie, może przejdźmy dalej, tak? To po prostu wy decydujecie w tej relacji, co się wydarzy. Z kolejnej strony jednak szczerość, nie? Bo jakość tego, co my mówimy, co my wpisujemy, determinuje również jakość kolejnych pytań, które padają. Więc trzeba wyważyć, ale z drugiej strony dbać o siebie, no potraktować to jak rozmowę z kimś, kto nas nie zna. No, ale tak bronić swoich granic w tej sytuacji. No i zasad możemy mnożyć. Pamiętajcie o tym, to jest prototyp. To jest jakaś sytuacja taka nowa, edukacyjna dla nas wszystkich i mam nadzieję, że to będzie w jakimś sensie konstruktywne, refleksyjne doświadczenie. Gotowi? Dobra. Zapraszam. Zapraszam do skanowania kodu. Nie wiem, czy życzycie sobie trochę muzyki w tle, żeby wypełnić tą przestrzeń, tak? To serdecznie poprosimy. No ja będę miała najdłuższe 4 minuty w życiu tu stojąc.
Czy też się zbliżacie już do końca? Czy udało się przejść przez wszystkie 5 pytań? Tak, widzę tak. Widziałam też, że zaczęły się rozmowy między osobami i to jest cudowne. To jest coś, co ja obserwuję też w różnych momentach doświadczeń edukacyjnych, które tworzę, stosować, sprawdzać, testować sobie RIFA. I to, co mnie najbardziej cieszy, to gdy widzę, że on uruchamia chęć rozmowy z drugim człowiekiem. Nie? Że jakoś przygotowuje grunt do tego, żeby się odezwać głośno do drugiej osoby. Też widzę, że w różnych momentach procesu edukacyjnego on inaczej działa. Zdarzała mi się taka sytuacja, że gdy w procesie kilkunastu spotkań ze studentami nagle zapomniałam, że przecież pod koniec mamy sesję z RIF-em, studenci, ale a gdzie sesja? Nie? To znaczy mówię, o świetnie, wchodzi nam jakiś rytuał i pewnie bez RIF-a też sobie poradzimy doskonale, tak, z taką refleksją. I, no i to mnie cieszy, ale nie mam odpowiedzi jeszcze, czy to jest narzędzie skuteczne, czy nie. Jestem ciekawa, jaki był przebieg waszej refleksji, jeżeli moglibyście wejść na Menti, tam są 4 pytania, 3 odnoszą się do obszarów pytań, które wam zadał RIF, bo on naprawdę bardzo różnie się zachowuje. To nie jest tak, że on zawsze przechodzi z każdą osobą te 3 etapy, o których wspominałam. Jestem ciekawa, jak to u was wyglądało. I jest 4 pytanie właśnie dotyczące długości tej refleksji i ono wydaje się takie bardzo racjonalne i pragmatyczne. Czy przeszliście przez 5 pytań? Ale de facto świadczy o tym, czy w ogóle to wzbudziło naszą ciekawość. Czy taka forma dialogu jest czymś, co nas motywuje do w ogóle wyciągania z własnej głowy, z własnego serca tego, co przeżyliśmy. Super, dziękuję bardzo. Widzicie, widać, że dopytywał o szczegóły, że szukał powiązań, że pytał o wpływ na przyszłe działania, czyli wygląda na to, że całkiem sprawnie zrealizował te założenia projektantki, założenia Leticji, jakie miała, żeby tymi pytaniami jakby karmić się waszymi odpowiedziami i próbować wejść głębiej w ten proces refleksji. I bardzo podziwiam waszą wytrwałość, że dotrwaliście przez wszystkie 4 minuty i przeszliście przez wszystkie te pytania, czapki z głów, naprawdę. Ja sama wielokrotnie się poddawałam, bo zadawał mi już takie pytania, że nie miałam do niego cierpliwości, także bardzo różnie to bywa. Super, dziękuję wam. Aha, tu zakończyliśmy prezentację. I tak jak wam wspomniałam, ja nie mam definitywnej odpowiedzi na pytanie, które postawiła Leticja, czy możemy już chyba przejść do prezentacji. Dziękuję bardzo, Natko. Czy sztuczna inteligencja i czy specyficznie tego typu narzędzie jest w stanie pomóc nam budować przestrzeń dla refleksji, i zachęcać do tej refleksyjności i pomagać nam w budowaniu rytuałów. Ja osobiście bardzo wierzę, że ta refleksja to naprawdę nie muszą być długie godziny spędzone w samotności, siedząc w puszczy na kamieniu, że możemy te rytuały refleksyjności budować małymi fragmentami i może technologia naprawdę może nam w tym pomóc, bo zakotwiczy się w czymś, tak jak nasz telefon na przykład, czy komputer, co mamy ze sobą, co nam pomoże do niej sięgnąć. Jako trenerka często mam takie doświadczenie, że przy budowaniu doświadczeń edukacyjnych tak dużo chcemy od tej sytuacji, od siebie nawzajem, tak dużo materiału chcemy włożyć w tę sytuację, że brakuje nam czasu na refleksję. I oczywiście można powiedzieć, no dobra, no dorośli ludzie zreflektują sobie później sami, tylko że ci dorośli ludzie też potem lecą do całej masy zajęć i nie mają czasu na tą przestrzeń. A refleksja karmi naszą przyszłość i karmi naszą wyobraźnię. I jest naprawdę bardzo ważnym momentem.
Ja was zachęcam do tego, jeżeli to pobudziło w was jakąkolwiek ciekawość, można się zapisać do grupy edukatorów beta-testerów RIF-a. Można pokombinować, jak się ma takie kompetencje, samemu stworzyć takiego chatbota, nauczyć go, na czym nam zależy, pokazać mu środowisko, sposób myślenia, wiedzę, z której chcemy czerpać w tej sytuacji. No, a może po prostu nas zachęci do tego, żeby eksperymentować zupełnie poza światem wirtualnym, poza światem rozszerzonym, tylko tak w realu. Tak? Tworzyć te mikroprzestrzenie do zadawania sobie pytań i uważnego słuchania, wglądu. Dzięki serdecznie.